Do naszego projektu już dołączyliśmy supy, to teraz przyszedł czas na ściany. Oczywiście narzędzie rysowania ścian znajduje się na palecie Zbuduj w tej lokalizacji. Naturalnie mamy do dyspozycji ściany architektoniczne i nośne, czyli konstrukcyjne. W przypadku tego narzędzia, ta domyślna ikona, znajdująca się w tym miejscu, odnosi się do ścian architektonicznych i właśnie z tej możliwości skorzystamy. I aby Narysować ścianę wystarczy wskazać dwa punkty. Zatem narysuję sobie tutaj taką przykładową ścianę w ten sposób. I w momencie, gdy ją narysuję, program nie wychodzi mi z narzędzia rysowania ściany, czyli mogę nadal kontynuować rysowanie tej ściany, wedle uznania, na przykład w ten sposób. Aby zakończyć rysowanie ściany, należy kliknąć tą ikonę, ewentualnie nacisnąć dwa razy przycisk Escape. W przypadku rysowania ściany mamy podobnie jak w sytuacji słupów. Na palecie właściwości możemy zmienić typ tej ściany. Obecnie narysowaliśmy ścianę w typie tym podstawowym o grubości 20 cm. Tutaj u góry mamy ściany typu wielowarstwowego, a poniżej są jeszcze ściany fundamentowe czy wewnętrzne, jak i tutaj również zewnętrzne, ale takie bardziej złożone to może skorzystajmy z jednej wybranej tej ściany zewnętrznej, przykładowo tej. I teraz narysuję tą ścianę, na przykład między tymi dwoma słupami, w ten sposób. I zakończę rysowanie. Popatrz, ścianę narysowałem, ale nie widać tutaj w sytuacji tej ściany żadnych warstw. Tak się dzieje, gdyż tutaj na pasku sterowania widokiem mamy określony poziom szczegółowości. I obecnie ten poziom szczegółowości jest niski. Jeżeli zmienimy go na średni, to wtedy od razu będą widoczne tutaj te kolejne warstwy. Jest jeszcze do dyspozycji poziom wysoki, ale w przypadku ścian widok między poziomem niskim a wysokim jest dokładnie taki sam. No dlatego tego może póki co korzystajmy z tego widoku średniego. Ten wysoki poziom szczegółowości przydaje się przy wyświetlaniu przykładowo przekroju detalu, ale do takich rzutów budowlanych w zupełności ten średni sposób wyświetlania wystarczy. To może narysujmy sobie kolejny odcinek tej ściany, i teraz mogę w dwojaki sposób wybrać ponownie narzędzie ściany. Mogę przykładowo nacisnąć na tą ikonę i odnaleźć tutaj rodzaj ściany, w który chcę zastosować. Jeżeli jednak ścianę, którą chcę zastosować, już użyłem, to zawsze mogę wybrać tą ścianę i skorzystać z tej metody. Utwórz podobne. I wtedy program przejdzie mi od razu do rysowania tego obiektu, w tym przypadku obiektu ściany. Tym razem zacznę rysowanie tej ściany od dołu, z tego punktu tutaj do góry, w ten sposób. I popatrz, co się stało. Kolejność warstw tej ściany nie jest taka, którą bym oczekiwał. W przypadku tej górnej ściany warstwa nośna znajduje się od wnętrza budynku. Natomiast tutaj, w przypadku tej ściany po prawej stronie, ta warstwa nośna znajduje się z zewnętrznej strony tego budynku. Obiekty ściany charakteryzują się tym, że mają taki mały znacznik umożliwiający odwrócenie kierunku ściany. Jest on zlokalizowany tutaj. Jeżeli klikniesz na ten symbol, to teraz kolejność tych warstw zostanie odwrócona. Jest jeszcze możliwość szybszego obrócenia kolejności tych ścian, wystarczy skorzystać z klawisza spasji. Tutaj tą ścianę nie narysowałem do końca tej osi G, zatem zawsze mogę złapać taki obiekt ściany, i masz do dyspozycji uchwyty końca, zarówno u góry, jak i na dole. I teraz, łapiąc za dowolny z tych uchwytów, Możemy umieścić go w interesującej nas lokalizacji, na przykład tutaj na dole. Wywołam jeszcze raz polecenie ściany. Tym razem skorzystam ze skrótu klawiaturowego. Brzmi on WA. I wpisując ten skrót, tutaj program informuje nas, że właśnie to polecenie mamy wybrane. Na samym dole programu Revit mamy pasek stanu. Są tutaj wyświetlane komunikaty kolejnych kroków, które wykonujesz. Przykładowo obecnie wskazuje punkt końcowy. Chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, że w sytuacji, gdy rysuję ścianę, też mogę korzystać z przycisku spacji. Wtedy program odwróci mi już na etapie wstawiania ściany kolejność tych warstw. Nie interesuje taki układ, zatem wskażę kolejny wierzchołek. Mam już wyrysowane te ściany zewnętrzne. Te ściany, które znajdują się w tej lokalizacji, zaznaczę. Korzystając z prawego przycisku Alt, możesz dokonać wielowyboru, na przykład w ten sposób i teraz wciskając przycisk Delete nastąpi ich usunięcie. W naszym projekcie będziemy mieli tutaj z lewej strony na dole hol ogólny tego budynku, tutaj po prawej stronie będzie restauracja, tu po prawej stronie u góry będzie znajdować się kuchnia, a po lewej stronie u góry Będą łazienki razem z komunikacją.